Dzień dobry moi drodzy widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a w dzisiejszym filmie pokażę wam top 6 postaci, które są rzadko spotykane w grze i są w ogóle niedoceniane, a moim zdaniem są naprawdę mocne. Jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, bo lecimy po 10 tysięcy subów, bez wielkiego przedłużania, życzę wam miłego oglądania. A zaczniemy sobie od szóstego miejsca i to jest Otis. No i dlaczego ten Otis jest niby taki dobry? Wiele osób uważa, że ten Otis nie jest dobrą postacią. No ale jeśli mamy ubrany ten drugi Star Power bodajże, który daje plus jeden atrament więcej, bo Otis bez Star Powera strzela ino trzema atramentami. Ale jeśli weźmiemy sobie Star Power, mamy cztery atramenty. Wtedy więcej zadajemy. No i też ma bardzo fajny gadżet, który użyje sobie, cyk, gościuje za ścianką, no i dostaje damage. No i oczywiście ulcik. No, powiem wam tak. Ta postać ma, moim zdaniem, bardzo fajnego ulta, bo podejdziemy sobie do takiego bocika, użyjemy pyk i połatwcie się. Ten bot nic nie da rady zrobić. Jak my użyjemy na przeciwnika tego ulta, chłop przez, no nie wiem ile to trwa, ale naprawdę ten ult jest mocny i gościa możecie łatwo pobijać, nawet wręcz rozwalić. Na piątym miejscu znajdziemy tutaj Sama. No i powiem wam tak, że Sam bardzo fajna postać, naprawdę bardzo fajna. Ja go będę wbijał na 25 rangę, bo naprawdę tym samym mi się przyjemnie gra. Co prawda, no, jest troszeczkę zepsutą postacią pod względem, że ma zepsutego ulta, że popatrzcie się, rzucimy sobie ulta, niby wydaje się, że on jest na dole ten ult, ale jak sobie podejdziemy, to popatrzcie się, widzicie? Ten ult jakby jest na górze, o, widzicie? Także ta postać ma troszeczkę zepsutego ulta, no ale jak samym grać, no, cały czas jesteście w ruchu, używacie ulta, cyk, podnosicie, używacie ulta, cyk, podnosicie i tak cały czas i tak łatwo można podjechać przeciwnika. No, postać na plus, nie dosyć, że ma Star Power, dzięki któremu jak podniesie ulta to się leczy, to jeszcze szybko się przemieszcza, postać na plus i polecam sobie wbijać tą postać. W czwartym miejscu znajdziemy tutaj naszego ukochanego Gaza, no i ja się dziwię, dlaczego ta postać w ogóle jest niegrywalną postacią. Nie dosyć, że ta postać dostała buffa, to jest naprawdę mocną postacią. Popatrzcie się, jaki damage zadaje. No 2240 damage'a. I my respimy sobie takiego duszka, co nie? I jak mamy low HP, to możemy się uleczyć. Ale jeśli mamy gadżet, to możemy zdetonować te baloniki. Mega OP. I on dostał takiego buffa, że jeśli użyje swojego ulta, to robi takie kółeczko, dzięki któremu może odepchnąć przeciwników od siebie. Postać mocna i nie wiem dlaczego ta postać jest w ogóle niegrywalną postacią. Polecam sobie tą postacią pograć. Na trzecim miejscu znajdziemy ośmiobita. Jeśli chodzi o sytuację ośmiobita, jest taka sama sytuacja jak z tamtymi zadymiarzami, on jest mega dobry. Co prawda on jest niestety bardzo wolny i chyba to jest najwolniejsza postać w grze, ale mamy drugi Star Power, dzięki któremu jest obszar, dzięki któremu ta postać jest szybsza. Popatrzcie się, widzicie? Ja mam ten drugi Star Power i on jest mega dobry. Nie dosyć, że szybko się przemieszczamy, to mamy jeszcze ulta. Przepraszam bardzo, tutaj chciałem się poprawić, bo chodziło mi o obszar jeszcze, który mamy tutaj i ten obszar nam daje większy damage. Na drugim miejscu znajdziemy tutaj Hanka. No i niby Hank jest tak trochę grywalny, no ale tak średnio bym powiedział. A postać jest naprawdę bardzo dobra i no troszeczkę też hejtowana pod względem mechaniki i tak dalej, ale no da się nim ugrać mocno, no bo popatrzcie się, mamy Hanka, no i przytrzymujemy sobie, no i rośnie nam taka bańka, cyk, 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 cyk,
No i jak na przykład atakujemy przeciwnika, to nie idziemy tak, cyk, 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 cyk na przeciwnika, tylko idziemy tak, na dół, cyk, 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 naładujemy bańkę i od razu cyk, przemieszczamy. I ulcik, no jest potężny, no podejdziemy sobie do tego bocika i zadajemy, ile mu, cyk, 15840 damage'a. Co jest, to możemy cyk, 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 cyk. O mój Boże, ej dobra, to jest mega mocne. 15800 zadajemy tym multem. O mój Boże, no ta postać jest mega mocna. No i na pierwszym miejscu znajdziemy pam param pam pam. No, powiem wam tak, jeśli chodzi o pam, no miałem kiedyś takie przekonanie, że ta postać jest słaba, bo dziwnie strzela. Później pograłem sobie tą postacią, powiedziałem, jest mega dobra, później zaś odstawiłem tą postać, że jest słaba, ale teraz przekonałem się i jest mega mocna. Ogólnie powiem wam tak, ta postać ma taki dziwny i specyficzny strzelanie, że rozrzucają się te pociski i bardzo łatwo je ominąć. No ale tak jakby męczymy gościa, cyk, 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 tak po 520. Ja tą postać mam na 9 mocy, no to zadaję to po 520. Ale jeśli ta postać jest wymaksowana, no to zadaję tam może po 600 czy 700 damage'a. No i jak tak ubijamy gościa, cyk, cyk, po troszeczku, no to gościu się irytuje i mega ta postać jest pod takim względem dobra. No i postawimy sobie na przykład tutaj ulta, co nie? No i podejdziemy sobie do bocika, patrzcie się, widzicie? Leczymy się po 960 damage'a. Te 300 damage'a to nie wnikajcie w to, bo to jest ten modyfikator, co teraz jest w tym evencie, także na to nie patrzmy. No ale jak patrzycie się, no po 960 leczyć się i dosłownie to jest chwila, moment i leczy się i leczy. Teraz, nie dosyć, że jeszcze ma taki dobry gadżet, dzięki któremu no możecie przeciwnikowi zabrać atak. I to jest też bardzo dobre. No u innych zadymiarzach nie powiedziałem, jaki jest star power dobry i to, ale po prostu chciałem was przekonać, że Pam jest bardzo mocną postacią i to jest jedyna postać, która jest naprawdę rzadko spotykana. Jedynie na wysokich pucharkach jest tam spotykana, a na niskich nie maluja, że ją znajdziesz, tą postać. Jest mega rzadka. Tym miłym akcentem chciałem was pożegnać. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!